Dziesięć mało znanych faktów z życia świętego ojca Pio. Jak dobrze znasz świętego stygmatyka? Ojciec Pio to jeden z najpopularniejszych świętych XX wieku. Miał dar bilokacji, młodemu Karolowi Wojtyle przepowiedział papieską przyszłość, a ze stygmatów, które otrzymał, w ciągu 50 lat wypłynęło i 3,4 tysiąca litrów krwi. Family News Service przypomina mniej znane fakty z życia włoskiego zakonnika. 23 września w kościele katolickim przypada liturgiczne wspomnienie świętego ojca Pio Pietrleczyny. kapucyna stygmatyka, mistyka i jednego z najpopularniejszych świętych XX wieku. Duchowny zmarł 23 września 1968 roku w klasztorze San Giovanni Rotondo we Włoszech. Kapłanowi Również dziś przypisuje się wiele cudów, nawróceń i uzdrowień. Obdarzony był darem bilokacji, obecności w dwóch miejscach naraz. To on przepowiedział młodemu Karolowi Wojtyle, że zostanie papieżem. Jego dewizą życia była miłość do Boga w drugim człowieku. Sprawdź, czego jeszcze nie wiesz o tym świętym zakonniku. Punkt pierwszy. Imię na cześć świętego papieża Piusa V. 6 stycznia 1903 roku, w wieku 15 lat, Francesco Forgione rozpoczął nowicjat w zakonie braci mniejszych kapucynów w Morkone. 22 stycznia złożył śluby zakonne, otrzymał habit franciszkański oraz przyjął imię brata Pio na cześć świętego Piusa V, patrona Pietr Leciny, przed którego relikwiami modlił się w pobliskim kościele. Punkt drugi. Służba w wojsku. Po kilku latach kapłaństwa ojciec Pio został powołany do wojska, do służby medycznej. Często jednak chorował i musiał wracać do domu na rekonwalescencję. W 1916 roku został zwolniony ze służby ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 roku przybył do San Giovanni Rotondo, gdzie pozostał aż do śmierci. Punkt trzeci. Przepowiednia o papieżu Janie Pawle II. Znana jest opowieść o tym, że ojciec Pio przepowiedział młodemu Karolowi Wojtyle papieską przyszłość. W wieku 28 lat polski duchowny udał się do San Giovanni Rotondo, aby się wyspowiadać. Młody kapłan uczestniczył też w mszy świętej odprawianej przez włoskiego zakonnika. Podczas wymiany kilku zdań Kapucyn miał przepowiedzieć Wojtyle, że zostanie głową kościoła katolickiego. Punkt czwarty. Dar bilokacji. Według zeznań żołnierzy walczących na froncie II wojny światowej, zakonnik w brązowym habicie często ukazywał się na niebie, nakazując samolotom odlecieć i zakazując bombardowania. Żadna bomba nie spadła na sferę San Giovanni Rotondo. W tym samym czasie widziano zakonnika w San Giovanni Rotondo oraz Urugwaju, gdzie udzielił ostatniego namaszczenia kapłanowi. Punkt piąty. 3400 litrów krwi w ciągu 50 lat. Ojciec Pio otrzymał stygmaty w piątek 20 września 1918 roku. Po mszy świętej udał się na chór zakonny, aby tam odprawić dziękczynienie przed krucyfiksem. Gdy kontemplował Jezusa ukrzyżowanego, na Jego ciele pojawiły się stygmaty na dłoniach, stopach oraz w boku, w miejscach ran Jezusa, które zadano Mu podczas ukrzyżowania. Jak przekazali lekarze, którzy wielokrotnie badali zakonnika, z tych ran w ciągu pięćdziesięciu lat wypłynęło trzy i cztery dziesiąte tysiąca litrów krwi. Po śmierci Ojca Pio, stygmaty zniknęły bez śladu. Punkt szósty. Niesamowite wizje i niestrudzona walka z szatanem. Włoski zakonnik bardzo często miewał wizje oraz objawienia. Opowiadał o spotkaniach z Jezusem, Maryją oraz Aniołem Stróżem. Niektóre doświadczenia opisywał w listach do ojca Augustyna, duchowego powiernika. Najbardziej przejmująca jest wizja dotycząca Apokalipsy, która miała miejsce w grudniu 1902 roku. Widział Jezusa zapowiadającego koniec świata i liczne wojny, które dotkną świat. Kapucyn mówił, że apokaliptyczne wydarzenia mają trwać trzy dni i trzy noce. Ojciec Pio wielokrotnie był dręczony przez szatana i toczył z nim walki. Zakonnik uwalniał również ludzi od dręczeń szatańskich. Punkt siódmy. Uzdrowienia i cuda. Włoskiemu kapucynowi przypisuje się wiele cudów i licznych uzdrowień. Jednym z nich jest uzdrowienie Gemmy de Giorgi, która obecnie mieszka w Riberze we Włoszech. Dziewczyna od urodzenia była niewidoma, nie miała źrenic. Lekarze nie dawali jej szans na wyzdrowienie. Babcia Gemmy gorliwie modliła się za wstawienictwem ojca Pio o przywrócenie wzroku wnuczki. Kobieta napisała nawet list do zakonnika z prośbą o modlitwę. Ojciec Pio zapewnił o swojej pamięci i zaprosił w odwiedziny. Babcia z wnuczką pojechały do San Giovanni Rotondo. Wyspowiadały się, a Gemma z rąk zakonnika przyjęła komunię świętą. Kapucyn uczynił znak krzyża na oczach dziewczynki. Wracając pociągiem do domu, Gemma odzyskała wzrok. Za przyczyną ojca Pio dokonało się także nawrócenie masońskiego dziennikarza Alberto Del Fante. Mężczyzna na łamach prasy ośmieszał zakonnika. Po pewnym czasie poważnie zachorował jego siostrzeniec Enrico. Chłopiec zmagał się z gruźlicą kości i płuc. Krewni z rodziny Alberto pojechali do ojca Pio. Kapucyn zapewnił ich, że chłopczyk wyzdrowieje. Alberto, nie dając wiary w zapewnienia zakonnika, stwierdził, że jak Enrico wróci do zdrowia, to on pojedzie z pielgrzymką do San Giovanni Rotondo. Enrico odzyskał zdrowie, a mężczyzna dotrzymał obietnicę. W San Giovanni Rotondo odbył długą spowiedź u ojca Pio i się nawrócił. Punkt ósmy. Ostatnia msza święta ojca Pio. Ojciec Pio odprawił swoją ostatnią mszę świętą, 22 września 1968 roku. Obchodził wówczas 50. rocznicę otrzymania stygmatów. Będę się modlił za was na wieki miał powiedzieć na zakończenie. Włoski zakonnik zmarł 23 września 1968 roku. W jego pogrzebie uczestniczyło 100 tysięcy osób. Beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II 2 maja 1999 roku, trzy lata później odbyła się jego kanonizacja, 16 czerwca 2002 roku. Punkt 9 Dom ulgi w cierpieniu Założony z inicjatywy ojca Pio Szpital, zgodnie z jego słowami, miał być ulgą nie tylko dla ciała, lecz także dla duszy. Inicjatywa wybudowania kliniki w San Giovanni Rotondo powstała w 1922 roku. Z każdym kolejnym rokiem placówka zapełniała się pacjentami i ich świadectwami cudownego uzdrowienia dzięki modlitwie wstawienniczej Ojca Pio. Dziś jest prężnie działającą polikliniką oraz centrum badań nad lecznictwem nowotworów. Punkt 10. Relikwia świętego Ojca Pio Ekshumacji ciała ojca Pio dokonano w 2008 roku. Doczesne szczątki włoskiego zakonnika zostały wystawione na widok publiczny. W ciągu kilku miesięcy nawiedziło je blisko 9 milionów ludzi. 25 maja 2010 roku, z okazji 123 rocznicy urodzin świętego, do Pietrleczyny przywieziono niezwykłą relikwię – kość gnykową – mała kość znajdująca się z przodu szyi, która w sposób naturalny oddzieliła się od ciała ojca Pio podczas przeprowadzanej ekshumacji. Źródło Family News Service.